Dajcie smakosze. Sezon kurkowy trwa, kurek jest coraz więcej. Widać je nie tylko na straganach i targowiskach, ale także w sklepach. Ale jak wiecie, ja wolę sama chodzić na grzybobranie i zbierać te smaczne grzyby. Udało mi się znowu zebrać trochę kurek, więc postanowiłam zrobić dzisiaj pierogi z kurkami. Do farszu kurkowego będę potrzebowała cebulę, serek śmietankowy, koperek, przyprawię oczywiście solą i pieprzem, a smażyć grzyby z cebulką będę na oleju z dodatkiem masła. Do ciasta pierogowego będę potrzebowała mąkę, ugotowane ziemniaki, jajka, ciepłą wodę i sól. Jeśli zostanie mi troszkę grzybów, to przygotuję także sos. Do farszu, który zostanie, dodam śmietanę i będzie do tego pyszny sos. Wszystkie składniki oraz proporcje podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. Wystarczy kliknąć Pokaż więcej. Zaczynam od pokrojenia cebuli w drobną kostkę. I od razu posiekam sobie także koperek. Teraz zabiorę się za kurki. Pokroję je na mniejsze kawałki, bo do farszu muszą kurki być dosyć drobne. Kurki oczywiście wcześniej oczyściłam i przepłukałam ciepłą, osoloną wodą, bo w takiej wodzie, jak wiadomo, najłatwiej otwierają się blaszki i można wypłukać cały piasek. Kurki posiekane, teraz zabiorę się za przygotowanie farszu. Na patelnię wlewam 2-3 łyżki oleju. Wrzucam kawałek cebulki i jak olej osiągnie odpowiednią temperaturę, wrzucę cebulę. Na ładnie zeszkloną cebulkę wrzucam kawałek masła. Masło się prawie rozpuściło, teraz wrzucam kurki. O właśnie, kurki już puszczają sok. I będę je teraz podsmażać do odparowania soku. Sok z grzybów już w połowie odparował. Teraz zmniejszam grzanie do minimum. I nakryję grzyby pokrywką i będę je dusiła do miękkości i do odparowania reszty soku. Po kilku minutach duszenia zdejmuję pokrywkę. Sok już prawie odparował. I teraz zostawię te grzyby na wyłączonym palniku, aby wystygły. Podczas stygnięcia jeszcze też trochę odparują. W czasie, gdy grzyby stygną, przygotuję ciasto na pierogi. Do miski wrzucam ugotowane ziemniaki. Rozgniatam je widelcem. Do tych ziemniaków dodam 2 jajka. I
teraz zmiksuję ziemniaki z jajkami na bardzo gładką masę. I gotowe. Teraz tę masę posolę i dodam mąkę. Dodaję także rozpuszczone masło, już ochłodzone, znaczy lekko ciepłe. Dodaję więcej mąki i po odrobinie ciepłej wody. Ciasto już jest dosyć dobrze wyrobione, dalej będę wyrabiać na stolnicy. I ciasto będę teraz wyrabiała ręcznie, podsypując mąką, aż będzie bardzo gładkie i elastyczne. Ciasto jest bardzo fajnie wyrobione. Jest elastyczne. Obsypię je lekko mąką i przykryję ściereczką na czas przygotowania farszu. Kurki przestygły. Teraz je doprawię. Doprawię je pieprzem. Solą. Dodam serek. Około 100 gramów oraz posiekany koperek i wszystko razem wymieszam. Posmakuję, czy dobrze doprawione. Przepyszne. Super. Normalnie ekstra. Ciasto podzielę sobie na dwa mniejsze kawałki. Kroję ostrożnie, żeby nie pociąć sobie silikonowej maty. Jeden kawałek przykrywam z powrotem ściereczką, a drugi cieniutko rozwałkuję. Ciasto mam cieniutko rozwałkowane, teraz takim specjalnym lejkiem do wycinania powykrawam krążki. Krążki z ciasta mam już powykrawane. Teraz na środek każdego pierożka nakładam farsz. I zlepiam jego brzegi. Dla pewności kładę pierożek i przyciskam lejkiem jego brzegi. I teraz jestem pewna, że pierożek jest dobrze sklejony. I tak zrobię ze wszystkimi pozostałymi.
I ostatni pierożek gotowy. Teraz będę te pierożki gotować. Tak jak przewidywałam, zostało mi troszkę grzybów. Doleję do tego śmietany, zagrzeję, będzie pyszny sos do polania pierogów. Do osolonego wrzątku dolewam mniej więcej jedną łyżkę oleju i zaraz wrzucam pojedynczo pierogi. Wodę bez dotykania pierogów lekko mieszam, zmniejszam grzanie, przykrywam pokrywką i będę gotowała te pierogi około 10 minut. Wyłączyłam już grzanie i wyjmuję teraz pierogi. Pierogi podaję z sosem zrobionym z reszty farszu kurkowego i śmietany. Uwielbiam wszelkiego rodzaju pierogi, a także grzyby. Więc dzisiejsze pierogi z kurkami to dla mnie prawdziwa uczta. Ciasto jest delikatne, mięciutkie, a farsz po prostu poezja. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego